ta-ta-ta-tam, kurde, to jest 9 dzień września. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol, kurier dopiero co sobie poszedł. Aktualizacja pobrana, jedziemy, Destiny, już nie wersja beta, tak jest. O, mój kurczę, mózg powinien być skupiony teraz zupełnie na czymś innym, kompletnie na czymś innym. 9 dzień września, jak mówiłem, magisterka, jeszcze tam troszeczkę brakuje, tak tyci, a ja gram w Destiny, no kurczę, sorry. Hype mi się udzielił po prostu, no co mam powiedzieć, no czuję się troszeczkę winny, ale tak godzinkę wyrwę, może jeden, może dwa materiały mi się uda dla was nagrać, no ale Bungie, no uwielbiam to studio i dlatego między innymi tutaj siedzę teraz. Zamiast pisać, tak jest, ale dobra, tak jak już mówiłem wcześniej w becie, niestety progres postaci nie przejdzie do wersji pełnej. O właśnie, niby software license, a już payment. Ej, już tracę oddech, tak się podnieciłem. Nie, dobra, ale tak, akceptuj wszystko. Jakby to były jakieś moje prywatne dane, zaraz to wam to wytnę, bo nie chcę się nimi dzielić. To są moje dane, takie prywatne, wiecie. Moje, tylko moje, nikomu ich nie pokazuję. Jak z siusiakiem, to samo. No nie! Dobra, ale stop, transferring, ale też downloading update, ale nie, na 6,1 MB, dobra, to tyle sobie zasysaj, spokojnie, tylko... No właśnie, transferring game content, no cholera, idzie z... jak wolno! No nie, no kurde! No come on, ile to jeszcze potrwa? No przecież to jest instalacja! Nie, kurde, nie mogę się już doczekać, no zróbcie to, proszę was, ale dobra, możemy cieszyć oko. Świetnymi artworkami. Kurde, no już, ale wiecie co, dobra. To jest w sumie dobry moment, żeby delikatnie rozkminić, co tak właściwie będziemy robić w tej serii. No ja postaram się nagrywać dla was tak często, jak tylko będę mógł. No ale jednak są takie pory dnia, na przykład późne godziny nocne, kiedy po prostu nie ma powodu tak właściwie, aż tak bardzo ważnego, żeby mącić sen niektórym domownikom, więc... Wtedy będę sobie grał sam po cichutku na słuchaweczkach, więc delikatnie będziemy skakać z progresem. Tak samo jak miało to miejsce podobnie w Dark Souls 2 na moim kanale, no co, to czasami po prostu musiałem zagrać, a nie mogłem nagrywać, no. Wiecie, czasami po prostu trzeba cichutko, spokojnie, na pełnej koncentracji pograć. Immersji pozwolić wchłonąć się maksymalnie. No i czasami po prostu każdy gracz ma taką potrzebę. To jest jak z narkotykiem prawie. Nie żebym wiedział jak to jest, nie żebym brał. Ale papierosy palę, więc no to jakby taki narkotyk. Jeszcze taki dla idiotów, bo nie ma żadnej fazy i ty po prostu się trujesz. No, super. Nie no, ale to zwany stress reliever też. Podobnież, tak to też działa. No i mogę z doświadczenia powiedzieć, że tak, ale nie chcę zachwalać papierosów, bo mi tutaj, kurczę, ktoś dojedzie zaraz. Mama jednego z was. Oj, pis powie, ej, ty Piechoła nie słuchaj. On namawia do papierosów, a papierosy są szkodliwe i po chwili wyciągnie fajkę i odpali sama. No, tak, tak. Znam, takich ludzi znam. Nie, ale dobra, co tak właściwie będziemy robić? No wybieramy Warlocka znowu. No zagrałem sobie poza nagraniem innymi klasami tak troszeczkę tylko i szczerze nie podobały mi się zbytnio. Dobrze trafiłem, że łowca ma nóż na przykład zamiast force pushu. Warrior oczywiście ma kolbę po prostu, czy tam strzał barkiem. No ja wiem, coś bardzo siłowego. Zero zwinności, tylko sam brute force. No, ale nie, no Warlock, kurczę, no dobrze mi się nim grał, naprawdę dobrze, no poza tym przyzwyczaiłem się już, no. A przyzwyczajenia drugą naturą. Ej, nie, serio, artworki piękne, doceniam. No bo w sumie z drugiej strony co mieliby zrobić, wrzucić mnie na czarny ekran na 4 minuty, 5, kurde. Ja tu mam tak bardzo mało czasu na wszystko. Każda minuta jest, kurczę, jak godzina. Tak cenna. Nie, no ale dalej już mogłoby. Chop, chop, chop. 1, 2, 3, 4, no, come on. Szybciej. No bo mogę to przyspieszyć delikatnie. No dalej, bo to oczekiwanie to jest jawna katorga, kurde, aż z podnieca ja musiałem papierosa w międzyczasie spalić. Tak a propos. No, kurde. Come on. Hype się, kurczę, tak udzielił niestosownie wręcz. Zwłaszcza ten live action trailer. Nie no, widzieliście to, sobie rzućcie ten w wyszukiwarce. Destiny live action trailer i zobaczycie co tam jest. Kurde, normalni żywi aktorzy, jak mówi zresztą nazwa. Ale nie wszyscy z was muszą angielski znać, ale zresztą nie o tym. Destiny, kurde, Destiny. Naprawdę, oby hype nie okazał się zbyt wysoki. Aż później będę zniesmaczony tym, co zobaczę. Scream Bounce, no to rozciągnijmy troszeczkę. Teraz to do góry.
Kurczę, zawsze staram się idealnie ustawić, ale zazwyczaj mi nie wychodzi. Nie. Jeszcze troszkę. No, że nie będziemy czekać. Adjust the brightness settings, tak żeby to logo było ledwo widoczne. Tak, o kurde. W sumie ja teraz jeszcze widzę. No ale to jest default, kurczę. Language based. Subtitles will enable automatically if your language setting differs from Destiny's audio content. If you want to force subtitles on or off, you can do so here. Or on the in-game settings screen enabled. Czy wreszcie włączamy napisy, kurczę, mam nadzieję, że dobrze to kurczę rozkmieciłem, ale byłby wstyd, ja bym źle wybrał. I w tym momencie wyłączył sobie właśnie napisy. A przecież to jest tak pomocne, nie muszę wam tłumaczyć wtedy. Aaaa, tak jak mówiłem, Warlock, czyli żadna nowa klasa się nie pojawiła od bety, ale w sumie bez przesady, na co wy liczyliście. Kurczę, na co ja liczyłem? No póki co jest to samo, dokładnie to... O, ile jest tych twarzyczek? Policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie teraz gram w Destiny, jeżeli to słyszeliście. SMS. Nie, sorry, zapomniałem wyłączyć dźwięki, muszę przyciszyć telefon. No nie no, ale kurczę. Troszeczkę jestem zniesmaczony, tak jak mówiłem. Ilością twarzy do wyboru. Kurczę, którą mieliśmy ostatnio. A niech to szla. Moment. Jedyne co pamiętam na stówę, to żeby nie wybrać fioletowego podmalowania oczu. Dobra. No nie, aż taki biały to ja nie jestem. Prawda, rzadko słońce ma okazję przypalić mi skórę, czyli mam rzadko okazję nabyć tak zwaną opaleniznę. Zazwyczaj przesiaduję w domu. Więc no może aż taki śniady to ja nie jestem, ale jak już raz wyjdę na godzinkę, później jak murzyn, dosłownie. Lip color. Nie, nie, bo znowu zaczynam się bawić, no właśnie, i później z tego lipa wyjdzie. Nie, no weźmy, kurde, no coś mi tu nie pasuje, wybitnie. No właśnie, może tak... No, a może? No nie, no, jak różowy jak świnka. Nie, zdecydowanie nie. Ale moment, ale chciałbym kolor brwi, a to dobra, pewnie dalej. Okej, powiedzmy taki paździerz. To będziemy my, to będę ja, to będzie Piechol. Tak będzie Piechol biegał w Destiny, z takim ryjem. Szkoda, że nie można, kurczę, użyć kamerki PlayStation Eye, żeby tutaj zabawić się delikatnie w face mapping. Nie no, może lepiej nie. Okej, wybierzmy włosy, które były ostatnio. Nie no, te raczej nie. No właśnie, były te, ale jeszcze kolorek. Żeby nie trafić na rudek, kurczę. No nie. Okej, powiedzmy takie są. Choć domyślam się, że wtedy były inne. Wtedy ma... No nie, pan marchewka. Nie. Okej, nie, to będzie najbezpieczniejszy wybór. Okej, marking, no nic tam nie było. No ale może warto... Nie no, sorry, było coś takiego w kolorze... Nie, właśnie to nie. Tutaj dla bezpieczeństwa po prostu już wyjdźmy dalej. No dobra, taki zwykły chłopek roztropek tak naprawdę. No taki generyczny trochę, taki default właśnie. Taki po prostu. No ale okej. Gra wydawcą jest Activision oczywiście. Czyli muszą grube miliony na tym zbić. Przy takim budżecie. Przypominam, 500 milionów dolarów. Nie, ale dobra, postaram się zamknąć teraz delikatnie, żeby wam nie zaburzać cutscenki, ale kurczę, czy my tego właśnie nie widzieliśmy w becie przypadkiem? Czy mi się tylko wydaje? No tak, są nasi kosmonauci. Na misji pokojowej, zwiedzanie pierwsze planety, dziewicze kroki, ale z karabinem i cały świat na to patrzy. No patrzy, co oni trzymają w rękach, co jeden miał na plecach przywieszone, no kurde. Tak się robi pokojowe wypady, no ale z drugiej strony, jak nie wiesz co tam jest, to fajnie by było, abyś mógł się bronić. To są zbyt wybitni ludzie, którzy zostają wysłani na takie misje, żeby po prostu ich wysłać bez żadnego środka obrony. Dobra. No ale w sumie mogą też zacząć atakować, jeżeli to są Amerykanie. Jeżeli mają tam ropę! Oczywiście. No nie no, ale tą scenkę widzieliśmy już w becie. Tylko ten dziwny filtr graficzny wjechał, czy nie wiem, czy to widzieliście. A nie, bo to transmisja telewizyjna faktycznie. Okej. Nie można o tym zapomnieć, że cały świat ogląda. To właściwie nie wiem teraz, skąd takie ujęcie kamery akurat.
No dobra, pięknie. To jest The Traveler, podróżnik. Chyba. No dobra, jednego jestem pewien, skoro nie tamtego, że to jest właśnie Destiny. Ale dopuśćcie mnie już do gry. No już inaczej, pogodziłem się z tym, że będę musiał rozegrać misję jeszcze raz, tylko graliśmy w becie. The Traveler. No dobra, ale dla tych, co nie oglądali bety, teraz zamykam rej. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Początek głównej serii z Destiny. Nie, ale się zastanawiałem teraz, przez ten krótki czas, jak musiałem zamknąć paszczę, ale by ja, jakby tym końcowym bossem, powiedzmy tą całą, tym całym The Darkness, okazał się bohater The Darkness po prostu. Jak on miał na imię? Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Długie czarne włosy, proste, no opętany przez ciemne siły jego dziewczyna. Nie, no dobra, nie, nie chcę wam spoilerować. Bo gra świetna, naprawdę możecie rzucić na nią okiem przynajmniej, na jakiś let's play. No niestety mnie go nie, na kanale nie znajdziecie, choć chciałbym, bo to jest piękna gra. Fabuła, natomiast najważniejsza, jest naprawdę zacna moim zdaniem. No potrafi wzbudzić emocje, tak samo kurczę jak ten widoczek, no, dajcie mi już grać, no. No już widziałem w becie, że ładnie wygląda, ale w sumie dobra, nie no, to była beta, teraz patrzymy na produkt już gotowy. Więc jak komuś się nie podoba grafika, to teraz może akurat w komentarzu napisać, bo to już jest zdanie główne na PlayStation 4. 30 klatek na sekundę, 1080p. No jak dla mnie i tak jest fajnie. Ale to był kiepski rym. Nie, serial mogę to przewinąć, bo teraz wiem po prostu, że wiedzie Ghost. Peter Dinklage. Karzeł. Z gry o tron. Tam grał Karła. Nie, żebym nazywał go Karłem, ej no. Ale w sumie, kurczę, często gra Karła, aby się nad tym tak zastanowić. No, nie, coś w tym jest, coś w tym jest. No dobra, dalej. Podleci już, bo tam widzę, jak oni się nazywali? Wangardzi, tak? Nie! Wandale, cholera, muszę przypomnieć sobie, żeby nie popełniać tego błędu. Muszę uważać. No dalej, no przecież większość z was widziała betę, choć podejrzewam, że może paru nowych widzów też w tym momencie się pojawiło. Właśnie dlatego, że jest premiera Destiny i łaknie nowych materiałów, a główne kanały na YouTube nie pokazują wszystkiego. Co one lubią przewijać? No mają milion gier do ogrania, a ja czekam na premierę jakiejś gry, jeżeli mam w ogóle preorder miesiącami, no to ej. Nie, hype jest ogromny. O nich. No, powiedzmy, że na poziomie rozpakowywania rolki sraj taśmy. Takie emocje. No tak. No ale chyba zagłuszyłem wam Petera Dinklage'a, sorry. Eyes up, Guardian. No podnoś ten łeb! You're alive. You don't know how long I've been looking for you. No to nie wiesz, jak długo ja czekałem na premierę, kurde. A choć miałem taki wewnętrzny plan, żeby magisterkę skończyć pisać właśnie do 9 dnia września, żeby mieć później już czystą głowę do gry. Ale niestety nie poszło po mojej myśli, niech to szlak. No dobra, this is fallen territory, we aren't safe here. Nie no dobra, nie będę próbował. Lepiej podkładać głos od Petera Dinklage'a, bez przesady. On miał za to zapłacone pewnie, kurczę, grube setki tysięcy, jeżeli... No nie, no dobra, setki to może nie. Ale dziesiątki tysięcy na pewno, więc no. Powiedzmy, jego głos jest więcej wart od mojego. Na kanale, który ma 800 iluś widzów. No, tak. Chyba ambicja by mnie troszeczkę przerosła. Dobra, no to sprintujemy tam, gdzie ostatnio... Nie, no zobacz, przyjrzyjmy się troszeczkę grafice. Co prawda pobieżnie, bo sprintujemy, ale... O kurczę, brakuje glajdu. A, szkoda. No dobra, sprint nieograniczony. Aha, dobra, dzięki, że prompter wyskoczył teraz. O, oj, znowu tak jest, z ryjem w ścianę. Tak samo zaczęliśmy betę. Ja wiem, gdzie leży. Tu nie macie czego bać. Przynajmniej do momentu, aż nie znajdziemy broń. Choć naprawdę force push już mam, co bronią jako tako jest.
Dobra, kosmici są nad nami, ale serio, nie masz co podniecać, ja tylko chcę, żeby oni już wyskoczyli, a ja swoim karabinem postrzelam im po główkach. Dobra, zresztą teraz będziecie mieli okazję, żeby zobaczyć ich jeszcze raz. Do kogo będziemy strzelać w tym shooterze MMO? Cholera, można by w sumie nazwać to Halo MMO. Halo MMO. No tam widzieliście, obsiedli rurę. Niszczymy dobre trancerki w dobrym klubie GoGo. Dobra, ale tu jest moja broń. Możesz otworzyć już? Byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki. Dobra, no to już mamy. To czym, na czym się dobrze znamy. Może troszeczkę szybciej. Przyspieszmy to. Przyspieszmy bieg wypadku, bo przypominam, że naprawdę mało czasu. Mało. Kurczę, za mało. Dobra, macie raz. Hedzik, na dzień dobry. Oj, piechol, oj. Ej, to nie był head? Jakim cudem to nie był head? Ale źle zaczęliśmy. No po pierwsze pójść dobry force push, a później piękny headshot na poprawkę. Ale nie, dobra, to nie jest mój karabin, ten jeszcze ulubiony, powiedzmy, strzelający ewentualnie burstem, a jak już lepiej, to pojedynczym pociskiem. Po prostu lepiej się celuje. Taki halowy DMR. Dobra, teraz będę miał okazję, żeby zobaczyć, na pewno, no, z headownią mnie kiepsko, no ale proszę, dwa pod rząd. Już jest dobrze. Może trzeci. No, dobra, no to ratujmy się. Bo jeszcze gorzej niż nie wymierzać headshotów, bo by to jest zginąć po prostu. Ale kurde, pierwszy poziom, a tam już był prawie ósmy, no. A kit, to tylko 8 poziomów i wbija się je z przyjemnością, tyle wam mogę już powiedzieć, po doświadczeniach z bety. Więc tutaj problemu nie będzie dla mnie, żeby rozegrać to jeszcze raz. I to też dobrze świadczy o grze MMO, bo jeżeli nudzi się początek już, kurczę, rozegrany drugi raz, to pewnie później też się będzie nudziło i to ostro. Dobra, jest i Shotty. Shotty jest piękną bronią, ale tutaj nie wejdźmy konkretnie w te bomby, te pułapki zostawione przez kosmitów zapewne. A kit. Melee. Shotty. Oj, sorry. Tak to nie powinno się wydarzyć. Nie pokazałem, nie przez przypadek nie pokazałem wam potęgi shotguna. Ej, a może jednak pokazałem, bo dwa trupy leżą. Ej, myślałem, że go nie zabiłem. Dobra, chodźcie. To tak działa Shotty. Bam. I bam. O kurde, ale trzeba trafić ładnie. Mniej więcej kółeczkiem na całą sylwetkę postaci. Też odpowiednio blisko najlepiej podejść. Choć w sumie jak jesteśmy już bardzo blisko, to można melee. Czyli cios łapą. Walka wręcz, close quarters combat, motherfucker! No, czyli po prostu bicie pięściami. Choć nie w tym konkretnym przypadku, to jest najlepsze i najśmieszniejsze zarazem. Nie, dobra, dajcie mi broń na długi dystans. Ej, moment, jeden nabój w magazynku, dobrze widziałem? No, nie, 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 tak to nie może się odbywać, tak to nie może być. Okej, więc tych klasycznych normalnie, ale można też zaszarżować z wyskokiem. No dobra, ale fajnie było później trafić. Dobra, zjedz mój force push. Eat my power! Oczywiście to był angielski akcent niby. Powiedział power. Power, cholera. Jakbym pongliszem miał się teraz posługiwać. No dobra, chodź. Ja póki co też najlepsza sprawa, no bo mój atak wręcz zabiera najwięcej teraz ze wszystkich moich ataków i do tego mogę go wykonywać raz za razem, więc... No troszeczkę będę ich okładał po ryjach teraz. Tak, 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 dobra, moment, poczekaj, daj mi jeszcze sekundkę, bo może więcej skrzyneczek. W becie było ich niezbyt dużo. No ale jednak udawało mi się czasami coś znaleźć, więc może i tutaj, a tu już wypadałoby naprawdę skupić się na przeszukiwaniu pomieszczeń. Bo te przedmioty już ze mną zostaną do końca i na bardzo długo. Co jakieś światełko, co my tu mamy? Proszę bardzo, revive dead ghost. Martwy duch po kimś. Dokonaliśmy rezurekcji. Kurczę. Like Jesus did. Nie no, idziemy stąd, bo już to chyba winę. Nic więcej chyba już tutaj nie znajdę. Ewentualnie mogę pobawić się delikatnie zwłokami, ale właśnie jak tam destrukcja otoczenia? Żadna. Szkoda. Nie, dobrze poszedłem, tak? Tak, tak, to oczywiście pamiętam. To jeszcze się później zdarzy nam wrócić raz czy dwa. Ugh. Więc dobra, może tak delikatnie. This was an old cosmodrome. Przyspieszymy bieg wypadku. No dobra, tam lecą kosmici. Momencik, przypomnijmy sobie, tu jest moje menu. Fajnie, fajnie, ale nie o to chodziło. Chciałem przyzwać... No właśnie, pojazd. Dobrze jest od razu, już nie trzeba go odblokowywać. No dobra, ale ten blur zejdzie, no bo ledwo co widziałem, co jest pięć i co jest gdzie.
No dobra, tutaj pan Dinklage nie zmienił akcentu, nie zmienił nacechowania emocjonalnego. Tak troszeczkę średnio zabrzmiało. Nie, dobra, wyskoczmy tutaj może. Zapomniałem jeszcze, że trzeba wbijać levele, cholera. Chociażby ten pierwszy, o shit. No nie, tego to mi nie róbcie, że już tutaj nastąpi moja pierwsza śmierć. Ja się na to nie godzę. Aaaa, no! A nie, no spójrzcie, co tam się za mną trzaiło, dobra, za bardzo. Za bardzo na szała puta poleciałem, no i spotkała mnie stosowna kara, ale cholera, nie chciałem tutaj zginąć, naprawdę nie chciałem. Zawsze, że jeszcze nie ma nawet mojego podstawowego granatu, no. Dobra, kit. Może heady jakieś, jeden poleciał. No kurczę, oczywiście koniec magazynka. Może już jesteśmy troszkę bliżej. To poczyśćmy shotim. Troszeczkę poprawiamy jeszcze rącią. Kurde, no trzeba poprawiać się okazuje, bo nie umiem trafić. Co jest grane, piechol. No to już tak mu trzaścimy. No właśnie, może nigdy nie strzelałem celując przez muszkę z shotguna, ale chyba się opłaciło. Ej, dobra, level up. Dokonajmy go szybciutko. Bo tutaj tak naprawdę nie ma się nad czym głowić. Wjeżdżamy tutaj chyba, że moment. Your subclass. Your abilities come from your subclass. Choose the available subclass and press triangle to upgrade. He? Czyli co tu? No nie, spokojnie. Jeszcze subclass obczajemy sobie później. Teraz chodzimy w details i bierzemy z Voidwalkera, naszej podklasy powiedzmy. Bierzemy oczywiście Vortex Grenade. I teraz się możemy bawić, wracamy. czym się rzucało? Nie, już nie pamiętam, serio. Dobrze. Zaraz, gość, zaraz. Momencik. A właśnie, kurczę, nie było czegoś tu? Nie. To chodźmy. No dobrze, to jest Vortex Grenade. Powiedzmy, rzucona bombka, która działa na pewnym obszarze. Wysysa energię z przeciwników. Dobra, już tutaj nie musiałem w sumie strzelać. Można je było z force pushować. Tak, tego tutaj. Oj, kurczę, oni dalej na pierwszym poziomie przecież, więc czemu na dwie łapy aż? Nie wypada. A w ogóle, o, tak w sumie mogę jeszcze dokonać pewnej praktyki. Dosyć niestosownej, ale... To nie jest gra, z graczami tak się nie robi. No proszę bardzo, i z tym już na pewno tak nie będę próbował nawet zrobić. Jest zbyt duży na takie praktyki, ale zaraz tarcza mu zajdzie. Gdzieś pospieszę. Będę strzelał po głowie, no bo kurde. Na armię dragi zaraz. Nie! Fuck. No. Jedna śmierć w materiale wystarczy. Wystarczy w zupełności. Musiałem się wycofać jak tchórz. No ale w sumie czy to nie było mądrzejsze? Po prostu nie zginąć, zamiast zginąć głupio. No, chyba mi się wydaje. Już mogę, tak? No to proszę, jestcie. Z tego wszyscy, to jest bowiem granat mój. No. Nie, dobra, pościelni by. Chyba z paręnaście lat. Nie no, paręnaście też przesada. Wszak w ostatnim... Nie no, w te wakacje było przecież wesele. Musiałem się pojawić. W domu Boży. Ja nie wiem, czemu to jest dla mnie śmieszne, naprawdę. I w ogóle czemu podejmuję takie tematy, kurde, no Destiny, przeznaczenie... Bóg, wiara, tak kurczę, niezbytnio, piechol, niezbytnio, więc zarzućmy ten temat. Gdzie? Nie dość, że w połowie dialogu? A nie, tu statek po prostu, tak? To jest taka scenka. No, dokładnie. Tylko mam nadzieję, że już kustomizacja będzie dostępna. To jak pewnie wszyscy na początku będą tymi samymi stateczkami śmigać. Taka kolej losu. Sorry, chyba wam zagłuszyłem protagonistę. Bo on nie należy do tych niemych, na szczęście. Też czasami coś mówi. Może niezbyt dużo, nie są to długie, pasjonujące monologi. Przynajmniej nie były w becie. Ale zawsze coś tam się odezwie. To nie jest Gordon Freeman. Z Half-Life'a. Dalej, go już się odpalaj. Wiem, że się uda. Zresztą zaraz kosmici się pojawią. Więc teleportuj mnie na statek, proszę. Tak, right now. Right here. Right now. Right here. Right now. Ponoszą mnie emocje, no bo już chcę kurczę grać dalej. No da, ha, no przecież widzisz sam. Musisz uciekać. Bringing you in. Pas na końcu. Dziwnie. Rozumiem, to był Batman, bo on tam w pasie miał kurczę wszystko.
Ale tutaj po prostu, skoro podtrzymywał tylko szatę, żeby nie plątała się na wietrze. No, to jest kolejny Guardian po prostu. Chyba, no tak wygląda. Wygląda jak łowca. Klasyczny łowca. Nawet, kurczę, wincze go mieliście już. Przynajmniej, przynajmniej podobnie wyglądającą postać. No okej, okay, udało się. Fajnie. No active bounties. Trudno. Tam czas będzie jakieś nagrody. Rewards. Tej, co dostałem? Statek. Podejrzewam, tak? Arcade, jak Class Championship. Tak. Niestety, śmierć jedna. Au. Dobra, continue. Aha, zapomniałem, że trzeba przytrzymać. Kurczę, długo trzeba przytrzymać. Czyżby niezbyt długo. Dobra, i zaraz chyba trafimy do lobby, czy jeszcze nie? Shipwright. Jest! Pierwszy trofeum. Nie, ale dobra, trafimy jeszcze do lobby. No, zobaczymy, ile osób połasiło się na Destiny. Na samą premierę. I wtedy, kochani, już będziemy musieli niestety skończyć ten materiał. I nie wiem, czy jeszcze miał czas, żeby dograć dla was następny. Kurde. Jak mi przykro, no serce mi się rozdziera, że sam nie będę mógł zagrać, a co dopiero, że jeszcze nagrać dla was. Kurde. Ale no cieszę się jeszcze pięknem grafiki i cutscenek. Kurde, to już widzieliśmy wszystko w becie. Czy po prostu beta była częścią początku gry, albo nawet tak właściwie samym początkiem. I parę misji. Nie, okej, okay, bo z tego się nie dowiemy nic nowego raczej. Trzeba wylądować. Po prostu. Chłop się pewnie nie zmienił w ogóle. Przynajmniej tak podejrzewam. Trzeba mieliby coś zmieniać, co było dobre. Funkcjonowało. Welcome to the last safe city on Earth, the only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting. A teraz kręć się do multum dzieciaków, głównie z Ameryki. And this tower is where the Guardians live. No dobra. Nie, podejrzewam, że to nie są ci ludzie. Ci żywi. Że to po prostu NPC-ki były. No, loading coś zbyt długi aż, można by powiedzieć. Niedobrze. Chcę wam tylko pokazać chyba, czy na pewno się nie zmienił. Dead orbit. Spare parts. Leaking. Oh dear. Okej, dobra. Czyli tak, czy coś uległo zmianom? Na pierwszy rzut oka nie, ale przejdźmy się kawałek. Zobaczyć, czy na pewno to inny gracz nie ma. Kręcą się. Kto? Kto, przepraszam. Nie mogę rozczytać ksywy, parę napisów mi zasłania. Chodzi mi o to, czy Polak po prostu. Może przypadkiem. No. Recon. Hey, Hunter. Okej, dobra, nie, to nie jest mój quartermaster, to jest mój quartermaster. Pogadajmy jeszcze z panią od Warlocków. Aha, dobra, dzięki. Podstawowy pierwszy mój gear. No. I w sumie to chyba od niej wszystko już, więc kochani, w serio, w tym momencie ja skończę ten materiał. Ja żegnam się z wami, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Gdzieś tu było wskazywanie palcem i machanie. Nie, tu był taniec, nie, to nie to. To też nie to. Tu jest siadanie, a, tu, dobra. Dobra, to na razie, no i jak zwykle, tak, z obracaniem kamery trzeba będzie. Ach, trudno. Do usłyszenia w kolejnym materiale.